Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam Państwa na pierwszej z cyklu konferencji dotyczących niepodległości cyfrowej pod tytułem Polska myśl technologiczna, czyli od pomysłu do sukcesu. Kiedy po raz pierwszy pojawiły się informacje na temat tej konferencji, kilka osób pytało, dlaczego tego typu konferencja jest organizowana przez Instytut Pamięć i Tożsamość im. Świętego Jana Pawła II i Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Szanowni Państwo, odpowiedź może być tylko jedna. To dewiza ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, którego bardzo serdecznie witam. Dewiza Alleluja i do przodu spowodowała, że już 27 lat temu zaczął realizować swoje pomysły i zaczął je realizować. I tak 27 lat temu powstał pierwszy swoisty startup interaktywny, bo Radio Maryja, a później po kilku latach Telewizja Trwam, otworzyła na naszym rynku audycję, których wcześniej nie było, audycje, kiedy każdy mógł się dodzwonić, kiedy każdy mógł zadać pytania. I jak szybko policzyliśmy, tych audycji ze wszystkich dziedzin życia, z dziedzin gospodarczych, naukowych, było już, drogi ojcze, ponad 30 tysięcy godzin. Szanowni Państwo, warto także dzisiaj przypomnieć, że to także Radio Maryja i Telewizja Trwam bardzo mocno wpłynęła na nasz rozwój cyfrowy. Już dzisiaj zapomnieliśmy, jak to dzięki słuchaczom Radia Maryja w Polsce zaczęły masowo być montowane anteny satelitarne. Ale także to dzięki Radiu Maryja i Telewizji Trwam w Polsce zaistniała swoista rewolucja cyfrowa i chyba Polacy są jedynym narodem w Europie czy na świecie, którzy mają taką wiedzę na temat tego, co to jest multiplex. I dzięki Telewizji Trwam udało się bardzo szybko wprowadzić telewizję naziemną już dzisiaj w każdym polskim domu. I to jest właśnie ten swoisty sukces i ten swoisty startup. Dzisiaj zaprezentowaliśmy tylko kilka możliwych ze względów czasowych rozwiązań polskich naukowców, Polaków, którzy pracowali, aby nasza myśl technologiczna podbiła świat, czy żeby mogła podbijać. I mam nadzieję, że to właśnie polskie produkty, polska myśl technologiczna będzie w pierwszej kolejności wybierana i realizowana w naszym życiu. I z taką nadzieją chciałem bardzo serdecznie powitać na naszej sali pana premiera Mateusza Morawieckiego. Ministra Obrony Narodowej, pana Mariusza Błaszczaka. Ministra Inwestycji i Rozwoju, pana Jerzego Kwiecińskiego. Ministra szefa gabinetu politycznego, prezesa Rady Ministrów, pana posła Marka Suskiego. Ministra i rzecznika rządu, panią Joannę Kopcińską. Witam także serdecznie pana ministra Macieja Małeckiego i Kazimierza Koraleskiego. Szanowni Państwo, witam wszystkich parlamentarzystów, wszystkich prezesów dużych firm, wszystkie osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, które dzisiaj startują na tym rynku. Ale chciałbym jeszcze bardzo serdecznie podziękować naszym partnerom. Chciałbym podziękować PKO BP i obecnemu wśród nas prezesowi Zbigniewowi Jagielle. Chciałbym podziękować firmie PKN Orlen. Chciałbym podziękować Jastrzębskiej Spółce Węglowej i obecnemu wśród nas prezesowi Danielowi Ozonowi.
I bardzo serdecznie chciałem podziękować Polskiej Grupie Zbrojeniowej za pomoc w realizacji tej konferencji. Witam także gospodarzy miejsca, pana wojewody Mikołaja Bogdanowicza i prezydenta miasta Torunia Michała Zaleskiego. A na koniec bardzo chciałbym podziękować całemu środowisku Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej za tą ciężką pracę, żeby ta konferencja mogła mieć miejsce na czele z rektorem ojcem Zdzisławem Klawką. I wszystkim pracownikom Fundacji Lux Veritatis z nieocenioną panią dyrektor Lidią Kochanowicz, bez której tej konferencji też by nie było.